Halo, halo, z kim rozmawiamy? Z Kasiuszem, tak jak zadzwoniliście. Z Kasiuszem. No ja nie dzwonię. Był temat poruszony walki Denis Załęcki kontra Kasiusz i czy do takiego starcia kiedykolwiek dojdzie? To jest pytanie. No, tą rozmowę, no nie wiem, tam Denis mówi, że on się komfortowo czuje w małych. Tu nie chodzi o komfort. Jak chce w małych, ja nie mam z nim problemu walczyć, niech robi wagę. Niech zejdzie z tego gówna, co je. I możemy walczyć w małych, ja nie mam z tym problemów żadnego. A jak chce się dalej wstrzykiwać sobie te gówno, no to musi, wiesz, to możemy walczyć w dużych, jak się nie boi. Ciebie to aż strach się bać. Kurwa. Przecież mówiłeś chyba bodajże w wywiadzie, że chciałeś się bić w budce telefonicznej na małe piąstkówki, no albo u mnie na Gali The War. To teraz nagle zmiana planów? Na w budkę. Przecież bez żadnego kontraktu. Ty gadasz o jakichś kontraktach? Przecież ja kontraktu nie potrzebowałem. Mogłeś wejść po walce z Popkiem i bym zdjął rękawice i byśmy... Ale od razu mózgu bym był usunięty z High League. Czy to tak ciężko? A no to jakbyś był usunięty, no to byś był. No przecież ponoć dla siebie ważniejsze jest, no tam być żadnego, jakbyś był usunięty, skoro byś nie miał kontraktu. Przecież to zależy od kontraktu. Dobra, no właśnie, nie chcę mi się kurwa z debilem kurwa gadać, no bo to kurwa daje. W ogóle nie chce się, bo siedzisz kurwa i nic ci się nie chce ostatnio, jak oglądałem jakąś konferencję, bo teraz to, nie wiem. Będziemy mieli swój panel, no to zobaczysz, jak cię kurwa przetresuje, kurwa. No, czym mnie przetresujesz? No to zobaczymy, jakby nie będę cię telefonicznie tresował, bo jesteś na żywo i tyle w temacie. Nie będę się z tobą wykłócał telefonicznie, bo kurwa mi się z tobą nie chce, bo jesteś za mały na to. Ale porozmawiamy już sobie na żywo i módl się, żebyś tą walkę dostał w High League'u, bo jak cię na żywo spotkam, to troszkę może nie dojść do tej walki. Żebyś właśnie dostał i zostaniesz wyjaśniony, bo widzisz, no. Do Denisa Labregi miałeś coś, to siedzisz zawsze grzeczniutki, kurwa. A co ja miałem do Labregi? Wytłumacz teraz. No nie miałeś jakąś spinę, a przez jaką to, spinę? Że chłopak twoich gabarytów... Jaką spinę? Jaką spinę miałem do Labregi? A przez to, że ja, kurwa, ważę 90 kilo, ty się nażarłeś gówna, no to tutaj na strachy. Tak samo, kurwa, ze wszystkimi działasz na strachy. Jak masz gościa, kurwa, który jest twoich gabarytów, to siedzisz, kurwa, stulony i siedzisz na pizdzie po prostu cichutko. Ja się wtrącę, panowie, mnie w to nie mieszaj, Kasiusz, bo ja nie jestem taką osobą. Ja nie mieszam, tylko tak. Ale nie, no, teraz musisz stosować, bo jak ja miałem problem do Labrygi. Nie mylę osobowości swojej ze mną też, wiesz, to macie swój spór, to rozwiązujcie. Ja nie chcę być tutaj, kurwa, za przeproszeniem, przykładem tego, że on tutaj gdzieś tam do mnie nie wystartuje, bo waży troszeczkę więcej niż ty, wiesz. No ale tak jest, no bo do każdego mniejszego startuje. Ale dobra, teraz weź teraz podaj argument, kiedy ja miałem problem do Labrygi, bo ja nie rozumiem. No jak jadasz farmazony, no to czekamy. Jesteś cichutko, jak z Denisem się mijacie, no to jest cichutko, a jakby to Alan był... A czemu mam być cichutko? A czemu mam na niego wrzeszeć? Czemu mam go wyzywać? Czemu mam się z nim ganiać? Dlaczego? A dlaczego chodzę obok Kańowskiego normalnie? Czemu go nie biję? Jeszcze raz. Czemu wrzeszczysz na Dondiego, bo jest mniejszy? A czy ja na niego wrzeszczę? Mieliśmy awanturę, to na niego wrzeszczałem. Miałem awanturę... Ale są filmiki, jak wrzeszczysz. Jak no właśnie, to jest właśnie, kurwa, jesteś właśnie kretynem, który nie potrafi myśleć, kurwa, jest tylko mocny w gębie, w internecie, będzie kurwa, a chuj tam, a nie będzie groził przez kurwa kamery, kurwa. To mi obchodzi, co ty teraz robisz. Ważne, że są filmiki na YouTubie, jak kurwa wywiadu na przykład Dondiego udziela, czy Alan, czy kto inny, każdy mniejszy od ciebie, to latasz, kurwa. Jak ktoś się postawi, to nagle, kurwa, o no... Dobra, to teraz ci powiem, jakim jesteś debilem. No słuchaj, Kubiszyn wygra ze mną walkę, pokłóciliśmy się na konferencji którejś, ruszyłem do niego, miałem ochotę z nim to wyjaśnić na zewnątrz, ruszyłem do niego na wywiadach, to czyli co, jestem obstrańcem? Gość, który mnie rozjebał w MMA... Rozjebał, za dużo powiedziane. Wygrał za mną w MMA. Ja do niego 3 miesiące później ruszam przy wywiadach, żeby sobie to wyjaśnić. To jestem obstrańcem. Obstrańcem jesteś ty, bo ty się tylko prujesz przez telefon i przy kamerach i przy ochronie, kurwa. Tylko po co do niego burzysz, kurwa, jak miałeś walkę? Jeszcze raz. Człowieku. Po co do niego burzysz, jak miałeś walkę, dostałeś, to nagle na wywiadach biegasz, albo na konferencji biegasz, rzucasz jakimś, kurwa, domem w niego. Człowieku. I co to jest? Kurwa, wchodzisz do cyrku i nagle myślisz, że ulicą będziesz grał. Człowieku, jeżeli ktoś się wystraszy,
i że powiesz, że co, ja jestem obstrancją, przybiegłem do niego. No to mogłeś w walce, po to są walki, żebyś tam pokazał, kurwa, swoją klasę, a nie, kurwa, bo podbiegniesz, bo masz większą masę i z zastoku komuś zajebiesz, nie wiem, bidonem, czy kurwa butelką, czy na wywiadzie, jak ktoś udziela wywiadu, to podlecisz, o jeny, filmik nagrałem, ja jestem groźny, kurwa. No w ciebie to będę rzucał wszystkim, kurwa. Kondonami no, będę rzucał. Właśnie, no bo kondona to ci na mordę założę, jak cię spotkam od razu. A na walce wszystko w pizdę dostajesz, no. To mam nadzieję, że się spotkamy bardzo szybko. Czy jest jakakolwiek szansa, żebyście się dogadali co do formuły walki? Bo jeden mówi jedno, drugi mówi drugie. Wychodzi bokser, nie? Wychodzi bokserską. Mogę z nim w małych rękawicach się bić, kurwa, nawet teraz na tej gali. Jak zejdzie z tego gówna. A jak chce, to kurwa, boks ma przewagę masy, niech sobie kurwa, co, nie potrafi kurwa boksować, tylko w małych rękawicach umie boksować. Ale nic, tyle, ja taka, słuchaj, ja mam z kim walczyć, nie potrzebuję. To ty się obsrałeś, zejdź z tego gówna, ja jak chciałem z Normanem partię, ale, kurwa, ale posłuchaj mnie, ja nie potrzebuję mieć z tobą walki, pierdolone no atencjuszu w dupę, nie potrzebuję mieć z tobą walki, mam chuj dajebisy zawodników, nie potrzebuję ciebie prędzej czy później i tak spotkam, czy gdzieś przypadkiem, człowiek z człowiekiem zawsze się spotka. Góra z górą nie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. No i będziesz płakał, będziesz kurwa płakał i cię kurwa jeszcze nagram, jak płaczesz, nie? Będziesz taką dziwką, ktoś tylko pruje. Ty jesteś kurwa takim zjebem, że ty się sam sprzedajesz kurwa w mediach. Ty pierdolisz o jakiejś kurwa prawilności i to, a potem kurwa sam na wywiadzie mówisz, no nie będę mówił, co mu tu zrobię, bo wiesz, jakieś służby by się kurwa zainteresowały. Chłopie, ty sam siebie sprzedajesz, ty kurwa. No. Przecież żadne służby by się nie interesowały, dopóki byś o tym nie powiedział. Ty jesteś kurwa chłopie. Szkoda, że omijałeś szkołę w dzieciństwie. Może się zapisz do jakiejś kurwa. No, już zapierdalam. No. Pogadamy na żywo, bo mi się nie chce z tobą sprzedać przez telefon. No właśnie, nie jestem dzieckiem, żeby się z tobą tutaj... Jedyne co, to mam wrażenie, że wam się będzie bardzo trudno dogadać, bo jeden i drugi zawsze mocno stoi przy swojej racji. Nie, no i pytanie, na żywo, bo widzowie chyba słuchaj, chcieliby to zobaczyć. Ja ci powiem, jak to będzie wyglądało. Na żywo się na pewno dogadamy, bo... To jest gość, który przesadził bardzo. Kubiszyn jest naprawdę taki mały przy nim. Nie chodzi mi o walkę czy coś, mi chodzi o obrazy i tak dalej. On przesadził, więc ja mam wyjebane, na walkę z nim, wiesz. A kto mnie zaczął pierwszy obrażać? Mam wyjebane na walkę z nim i nie zależy, ja sobie z nim to wyjaśnię i tyle. Dostajesz pytanie, kto zaczął pierwszy obrażać. Nie zależy ci, bo wiesz, żebyś dostał w pierdol. No to wiadomo, że ci nie zależy na walkach, gdzie byś dostał w pierdol, proste. Na pewno nie zależy mi z takimi szmatami, kurwa, walka. Wielki Artur Szpilka, Don Diego mistrz świata, no to wiesz, przegrałem tylko z dobrymi zawodnikami, a tu z gościem byś wyszedł, kurwa, który wygląda szuplutko, jak śmieć, ma jak pedał, kurwa, i by ci wjebał, i co ty byś mógł powiedzieć? Ale w czym, no, dlatego, ale kurwa, w czym ty byś wjebał, człowieku? W dużych rękawicach? Jak w dużych rękawicach się wjebać nie da, jeszcze w szesnastkach, kurwa? O, nie da, a ja ci obiecuję, że kurwa możemy 20 założyć i cię do drugiej rundy znokautuję, kurwa. A no. Przecież nie mam ciosu, kurwa, nie że tego gówna, co ty, i ci obiecuję, że cię do drugiej rundy... Ty żerasz inne gówna, kurwa. No. Ja tylko zapytam, bo tutaj cały czas leciał tekst, że w małych rękawicach, jeżeli Denis z czegoś zejdzie, czyli ile Denis musiałby walczyć, żeby walczyć w małych? Ja nigdzie nie zejdę. Nie, tylko pytam z ciekawości. Ja się biję w ciężkiej, ja nie schodzę poniżej 108 kilo. No nie musisz schodzić, to ja schodziłem 82-700. A ty sobie schodź nawet do 50, kurwa, i bądź anorektykiem, kurwa, wiśniaku, kurwa. No, ja mam wyjebana w niego, nie muszę mieć z nim walki, on tutaj dzwoni, żeby on tą walkę prosi, kurwa, śmieć pierdolone, bo nikt go nie chce, kurwa, Prime'u, kurwa, już nie będzie, Fame go nie weźmie, a tylko tutaj może mieć ze mną, bo on się nie sprzeda, to jest, kurwa, atencyjna dziwka, kurwa. A czy gwoli ścisłości, to cały czat prosił o telefon do Kasia i to my dzwoniliśmy do Kasia. Ja wiem, jak to wygląda, kurwa. Chłopie, jak to nie ja dzwonię, kurwa, twoi szefowie. Ale gdyby mnie prosili, ja bym do ciebie nie dzwonił, nie chciałbym się z taką dętką rozmawiać jak ty, kurwa, człowieku. No. My sobie porozmawiamy na żywo, nie przez telefon. Nie masz argumentów, no to na, jak no, na, ty byś miał na ciebie rozmawiać, nie mam żadnych argumentów. Moim argumentem to jest jedynie, kurwa, moja prawa ręka, która ci, kurwa, uciszy. Na ciebie nie ma argumentów słów, na ciebie jest argument siły. Tylko i to jest jego argument. Może twój, kurwa, głupi łeb zmądrzeje, kurwa, dostaniesz blachę, kurwa, i się nauczysz, jak szaliga spokornieć troszeczkę. No człowieku, ty kurwa... Nie przepisuj sobie tego, Denis, kurczę. No. Ja chcę rewanż, łapki, nie? Jeszcze raz? Ja chcę rewanż łapki, no. Dobrze. W łapki trafię, to w brzydki ryj na pewno trafię. Dobrze, myślę, że i tak chłopaki się nie dogadacie.